reprezentanta Akademia Gorilla Ostrów Mazowiecka, Marcin Majewski! Kategoria wagowa do 71 kg. Szymon Samorajczyk, Marcin Majewski. To już za chwilę przed nami Marcin Majewski, zawodnik z Ostrowa Mazowieckiego. No też widzimy, przywiózł z sobą sporą grupę kibiców. No, Ostrów Mazowiecki od Wyszkowa aż tak daleko nie jest, więc no, była okazja, żeby tutaj przyjechać. Czerwonym będzie broniący barw Akademia Gorilla Żyrardów Szymon Samorajczyk! Szymon Samorajczyk. Już tutaj przygotowywany przez Katmena do wyjścia do ringu. No to może być bardzo ciekawy, eksplozywny pojedynek. Obaj zawodnicy wyglądali mi tutaj, tak sobie spojrzałem przez chwilę na rozgrzewkę, na bardzo takich tutaj zdeterminowanych, ale też przygotowanych na ten pojedynek. No tutaj już po tych ruchach, które widziałem, to pokazywał wcześniej Majewski. Widać, że dużo może nam tutaj dzisiaj zaprezentować. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się będzie przekładało to na rywalizację. Majewski, Samorajczyk. To może być walka równie ciekawa, równie efektowna jak pojedynek Przybylskiego z Wiśniewskim. Tam wtedy pamiętamy jednogłośnie zwyciężyły Przybylski po bardzo fajnym widowisku. Tutaj spodziewam się również ciekawej, dynamicznej rywalizacji na dystansie 3 rund po 3 minuty w K1. Jest już między linami. W walce numer 7 mam ogromną przyjemność przedstawić reprezentanta Akademia Gorilla Ostrów Mazowiecka, medalistę Mistrzostw Polskich Służb Mundurowych, zdobywcę Pucharu Polskich Służb Mundurowych, niepokonanego na ringach Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów, Marcin Majewski! Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie 32-letni reprezentant Akademia Gorilla Żyrardów, zdobywca 3. miejsca Pucharu Polski K1 z tamtego roku, Szymon Samorajczyk! Marcin Majewski, białe rękawice. Ring wolny, runda pierwsza. Niebieski narożnik i czerwony narożnik, Szymon Samorajczyk, Gorilla Żyrardów w rękawicach zielonych. No i to, co mówiłem, zaczęli panowie dynamicznie, zaczęli od tych niskich kopnięć, no i tak tym próbują sobie otworzyć drogę do gardy rywala. Wierzą mocno w te kopnięcia. Tu widzimy duża dynamika, to jest kategoria do 71 kg. Panowie znają się na K1, potrafią to robić, no i przez to
ten pojedynek będzie bardzo eksplozywny, bardzo dynamiczny, to już widzimy. No i teraz pewnie gdzieś z dystansu cały czas będzie próba osłabiania, okopywania nóg rywala. I znowu gdzieś tam w okolicy mięśnia czworogłowego Majewski bardzo mocno kopnął tam Samurajczyka. Ale Samurajczyk spokojnie gdzieś tam patrzy przez gardę, jakby szukał tej akcji wyćwiczonej, wypracowanej na treningach. Tutaj, o, teraz pięknie. Tutaj middle kick pod lewy łokieć. Jest wymowa w tych kopnięciach u jednego i drugiego zawodnika. Teraz rewanżuje się middle kickiem pod lewy łokieć Majewski. Słychać tutaj, że większy doping jest ze strony kibiców Majewskiego. To on tu przywiózł większą grupę fanów ze sobą. No i tutaj obrót. Ale proszę, zabawił się teraz Majewski. Obrót w powietrze Samurajczyka. No ależ teraz dobry fragment walki. O, to jest prawdziwe, wymowne K1. Koniec pierwszego starcia. Bardzo ciekawe, dynamiczne 3 minuty. Świetnie się to ogląda. Myślę, że to jest dopiero początek tego, co nas czeka. Kończmy tę przerwę i przejdźmy do tego, co nas tutaj interesuje najbardziej. No i proszę, takie symboliczne przywitanie i już od razu idzie blisko Majewski. No teraz będzie chciał pewnie zamknąć gdzieś przy linach Samurajczyka, ale no wiemy, że w K1 nie jest to łatwe, żeby gdzieś tam znaleźć taki moment, bo tutaj opcji wyjścia jest kilka. Można gdzieś tym frontkickiem odsunąć sobie rywala, można gdzieś wsadzić kolano. No tutaj jakby nie jest to tutaj kwestia taka jak w boksie, że się zachodzi z ciosami i zamyka. Tutaj trzeba już troszeczkę więcej popracować. Więcej jest też takich elementów zmiennych w rywalizacji. No ale widzimy, że jakby tutaj miesza tymi tutaj technikami Majewski i próbuje niskich kopnięć i wysokich kopnięć i gdzieś tam kolano i ciosy. No więcej mam wrażenie takich akcji, które są dynamiczne, celne jednak po stronie Majewskiego. Tutaj zawodnik w białych rękawicach. Lewy prosty, niezły, zaczepny Samurajczyk, ale potem już nic z tego nie wynikało, bo do ofensywy przystąpił Majewski. O, teraz jeszcze raz kopnięcie gdzieś tam w mięsień czworogłowy lewej nogi Samurajczyka. Ten middle kick, próba front kicka, nieudana ze strony Samurajczyka. Pamiętamy, jak próbował tego obrotowego kopnięcia, kiedy zasalutował Majewski, przepuszczając ten cios. O, teraz niezły front kick Samurajczyka, to się mogło podobać. W dobrym dystansie był, żeby zastopować Majewskiego. A Majewski mocnymi ciosami i kopnięciem próbuje podejść bliżej. Końcóweczka rundy drugiej. Koniec drugiego starcia. Starcia, no w moim odczuciu, również dla Majewskiego, ale czy tak jest na kartach punktowych, to oczywiście jest już tylko i wyłącznie tajemnicą sędziów, którzy punktują ten pojedynek. My werdykt poznamy po wszystkim.
Nie widzę jakiegoś dużego, oczywiście to zmęczenie jest, ale nie widzę, żeby było jakieś wielkie u jednego i drugiego zawodnika. Ring wolny, runda trzecia. Finałowe starcie. Marcin Majewski, Gorilla Ostrów Mazowiecki, zawodnik w zielonych na kolanikach, ale w białych rękawicach, natomiast w zielonych rękawicach i również niebieskich spodenkach tutaj widzimy Szymon Samorajczyk. Ależ dobra akcja Majewskiego. Zahaczył lewym prostym na korpus, kopnięcie z prawej nogi, low kick. No i wszystko tu się zgadzało. Teraz to kopnięcie bardzo fajne pod lewy łokieć w wykonaniu Samorajczyka. Próba wyhaczenia. I ten middle kick Majewskiego. O, próbuje tych wewnętrznych kopnięć Samorajczyk. To może być fajny klucz, żeby gdzieś tam sobie otworzyć Majewskiego. Próby też low kicków. Potem wiadomo, można gdzieś złapać rywala na to, że gdzieś tam pogubi się w tej sylwetce i wejść ciosami. O, świetne, świetne są te akcje, takie widać, że wytrenowane, przemyślane Majewskiego. On tutaj wszystko ma poukładane jak w szwajcarskim zegarku. On w każdej akcji inaczej sobie rozpoczyna. Wie, kiedy zacznie kopnięciem, skończy prawym sierpem. No wszystko tutaj jest tak, jak być powinno. Teraz front kick taki w bliskim kontakcie. No świetny pojedynek, ja myślę, że... Ja tu komplementuję może dosyć często Majewskiego, ale Samorajczyk też ma swoje momenty. Teraz widzieliśmy próba obrotówki i ten cios doszedł. Lewy prosty stopujący Samorajczyka. Proszę sekundanci, żeby bił teraz te ciosy, bo to wchodzi. Ostatnie sekundy tej walki. Szkoda, bo to jest świetny pojedynek. Dobrze się to ogląda, przyznam szczerze, że zobaczyłbym jeszcze kilka rund tej rywalizacji. Brawo dla obu zawodników. No dla mnie zwycięzcą powinien być absolutnie Marcin Majewski, ale ja Szymonowi Samorajczykowi absolutnie niczego nie odbieram. Kapitalna rywalizacja, kapitalne zawody w wykonaniu obu panów. Chwila i będziemy słuchali werdyktu. Werdykt już jest znany sędziemu ringowemu. Pozna go za chwilę anonsem naszych zawodów i poznamy wszyscy, którzy obserwujemy ten pojedynek, czy to w hali, czy to przed monitorami naszej transmisji. Szanowni Państwo, walkę tę jednogłośną decyzją sędziów na punkty zwycięża Marcin Maja Majewski! Przy aplauzie publiczności Marcin Majewski został wyczytany jako zwycięzca. Oczywiście tu nie może być żadnej dyskusji. Wielkie brawa dla zwycięzcy, dla zwyciężonego. Paweł Deluga wręczył puchary, no i teraz czekamy na kolejny pojedynek, a kolejnym pojedynkiem będzie pojedynek również w Formule K1 pomiędzy Bartłomiejem Rykaczewskim i Iwo Kołodziejem. To już za chwilę. Bartłomiej Rykaczewski, jego zdaje się brat tutaj, tak jest, brat już dzisiaj walczył, Janek Rykaczewski. Bardzo nieznacznie, ale jednak uległ Oliwierowi Jarzyckiemu w drugim pojedynku dzisiejszego dnia. No i teraz... Przed nami walki, trzy walki wieczoru. Natomiast, tak jak wspominałem, na początku